Dzień dobry. Trzeciego dnia targów MSPO. Jesteśmy na stoisku Łukasiewicz Piap. Jest z nami Adam Szczepczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego w tym roku? W tym roku tematem przewodnim oferty Instytutu Łukasiewicz Piap to oczywiście sprzęt na potrzeby pododdziałów kontrterrorystycznych, ale także z oferta dla wojska. Przygotowaliśmy specjalne stoisko. Chcielibyśmy pokazać praktyczne zastosowanie naszych robotów w sytuacjach, które najczęściej są wykorzystywane, czyli między innymi praca robota na terenie czy portu lotniczego, czy środka transportu, jak na przykład samolot pasażerski, czy autobus. Postawiliśmy makietę samolotu, w której robot Piap Gryf dokonuje rozpoznania pirotechnicznego wewnątrz bardzo ciasnych pomieszczeń i za pomocą swojego manipulatora, który może nawet na wysięgu 2 metrów pobrać paczkę, sprawdza nietypowy pakunek, który wydał się podejrzany załodze, i dokonuje inspekcji, sprawdzenia, a następnie neutralizacji zagrożenia. Więc to jest taki numer jeden, jeśli chodzi o nasz produkt. Tutaj mamy robota Piap Ibis, który właśnie jest skierowany przez naszego kolegę. Może się odsuniemy, żeby nas nie przejechał. Robot cyfrowy Ibis to kolejna wersja tego modelu. Wersja tym razem współpracująca z panelem cyfrowym, takim panelem cyfrowym, jakim obsługujemy pozostałe nowe konstrukcje, czyli najnowszą wersję robota Piap Gryf, najnowszą wersję robota Piap Phoenix oraz w przyszłości chcielibyśmy, żeby też ten panel obsługiwał także nową wersję TRM-a, taktycznego robota miotanego, ale z tym jeszcze chwila na to przyjdzie czas, będziemy niedługo o tym komunikować. To tak w telegraficznym skrócie. Czyli w pewnym sensie powróciliście do źródeł jednak z najnowszą generacją cyfrowych robotów, które rozwijacie cały czas z roku na rok. Zgadza się. Odświeżamy naszą ofertę, dostosowujemy ją do obsługi urządzeń niezbędnych do pracy pirotechnika, czyli tutaj jak prezentujemy robota Piap Ibis z zestawem Logos Imagine, czyli zestawem X-Ray. I wszystko obsługujemy jednym panelem, czyli zmniejszenie wagi panelu do kierowania, integracja nowych akcesoriów. Właśnie patrząc na Wasze stoisko z roku na rok, widzimy coraz więcej nowych akcesoriów. Coraz bardziej możecie przygotować specjalistyczne aplikacje do rozwiązywania pewnych konkretnych zadań dla Waszych robotów. To są oczywiście maszynami uniwersalnymi, ale mogą być zastosowane, jak rozumiem, do bardzo precyzyjnych i bardzo konkretnych prac. Zgadza się. Dlatego wymogi też stawiane przez naszych klientów, przez służby, przez także wojsko, są coraz większe. To wszystko się rozwija. Zagrożenia są też coraz bardziej skomplikowane. Dlatego ta robotyka mobilna Instytutu musi nadążać za tymi nowymi wymaganiami, trendami, jakie spotykamy obecnie, i zagrożeniami, z jakimi spotyka się żołnierz i funkcjonariusz. No i cieszymy się, że możemy pochwalić się tymi nowymi rozwiązaniami MSPO w tym wydaniu. Takie duże, 630 wystawców. Myślę, że bardzo udane targi, to jesteśmy zadowoleni z ilości i jakości tutaj nawiązanych kontaktów. Więc może śmiało powiedzieć, że to bardzo udane targi i cieszymy się, że nasz pomysł na stoisko też spotkał się z dużym zainteresowaniem. Okej, na koniec nie można zabraknąć trudnego pytania. Mówicie, że podążacie za trendami. Jednym z trendów jest coraz większa autonomia i niezależność platform robotycznych od operatora. Jak w tej chwili wyglądają badania Piapu w tym kierunku? Badania Piapu w tym kierunku odbywają się poprzez projekty, którymi się zajmujemy. Jest to rozwój projektu robota Piap Hunter 3,5-tonowego, który ma pewien poziom autonomii. Natomiast rozwój rozwojem i nasze możliwości są coraz większe. Natomiast liczymy na to, że te potrzeby autonomicznych pojazdów wojskowych, bojowych, zostaną też zauważone przez zamawiającego. Więc
widzimy wyraźnie rozwój tych robotów bojowych konkurencyjnych firm, także po stronie można powiedzieć przeciwnej, czyli po stronie rosyjskiej widzimy rozwój platform Uran i innych rozwiązań, które Rosjanie pokazali i Syrii, i w Rosji. No, Polska powinna mieć swoją odpowiedź. My przygotowujemy naszego Piap Huntera. Jesteśmy gotowi na to, żeby takie rozwiązanie zaprezentować. Dziękuję bardzo za rozmowę.